Szanowni Państwo, za mną niezwykle interesujące świadectwo z historii polityk reprodukcyjnych świata z ponad 100 lat. Nieduża książeczka wydana w 1920 roku w Stanach Zjednoczonych w języku polskim przeznaczona była dla polskojęzycznych środowisk robotniczych w USA. Oto tajemnice kobiet, czyli co każda kobieta wiedzieć powinna, aby być szczęśliwą. Najskuteczniejsze sposoby zapobieżenia macierzyństwu bez uszkodzenia zdrowia. To przykład publikacji z zakresu edukacji seksualnej, o którą do dziś o smutny paradoksie walczyć muszą także współczesne Polki. Byłoby to oczywiście krzepiące, że pragmatyczne społeczeństwa zdają sobie sprawę z wagi tego zagadnienia, ale to bardzo ciekawe, że książka ta wpisuje się w znaną, choć może niezbyt szeroko, historię amerykańskiej eugeniki. Związanej z niezwykle wpływową postacią, twórcą amerykańskiej eugeniki, Charlesem Davenportem i instytucjonalizacji tejże w postaci instytucji kontroli i polityki populacyjnej, a przede wszystkim jej ideologicznej podbudowie. Istotna tu jest przede wszystkim ideologiczna podbudowa tejże eugeniki. Była ona bowiem niezwykle popularna wśród amerykańskich, anglosaskich elit, a wsparcia finansowego udzielał jeden z najbogatszych Amerykanów owego czasu, Andrew Carnegie. Była to po prostu rasistowska i klasistowska koncepcja regulacji urodzeń klas niższych społeczeństwa amerykańskiego, na które składały się różne grupy rasowe i narodowe, które w koncepcji Davenporta powinny być między innymi sterylizowane dla dobra ogółu, czyli oczywiście w interesie klasy panującej. W takim oto kontekście należy czytać tę małą książeczkę, przynoszącą, jak na owe czasy i stan wiedzy medycznej, praktyczną, otwartą i racjonalną wiedzę o antykoncepcji i powiązanych z nią tematach zdrowia amerykańskich robotnic polskiego pochodzenia. Serdecznie polecamy to niezwykle interesujące i rzadkie poloniku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Kobiety, Feminizm oraz Wydawnictwa Emigracyjne. Zakochaj się w antykwariacie.